posadzić winorośl. Jak pojawiły się przymrozki? Czy jeszcze można posadzić jagodę kamczacką? Oczywiście, że można. Można jeszcze coś sadzić? Coś sadzić? No jasne, że można. Czy nasadzenie sztobrów winorośli nie za zimno? Czy jak ziemia odmarznie, to w grudniu można je będzie do doniczek posadzić? Można, można. Nawet nie do gruntu jeszcze. Nie zdążyłam posadzić drzewek owocowych wiśnią i pikwę. Co mam z tym zrobić? Sadzić jeszcze? No, ja myślę, że to taki temat na dłuższą wypowiedź i powstało szereg filmików, kiedy sadzić, tak, jak sadzić i który termin lepszy, który termin wyraźnie polecam, ale słuchajcie, wszystkie sadzenia wszystkich roślin, nawet przesadzanie kwiatów domowych w tym okresie zimowym jest lepsze niż letnim. Takie optymalne terminy macie oczywiście podane w naszym kalendarzu sadzenia i przesadzania roślin. Wszystkie nasze kalendarze, wszystkie nasze poradniki znajdziecie w naszym sklepie zielonepogodowie.pl lub w naszej aplikacji, gdzie są dostępne w wersji premium. Na dzień dobry. Dziś o sadzeniu i przesadzaniu. I jest to bardzo ważny temat. Napisałem o tym już kalendarz. Sadzenie i przesadzania, jak co tam zrobić, jakie roślinki, kiedy, w jaką glebę, co one lubią, czy słońce, czy cień, jaki mają system korzeniowy, jakie gleby, jakie odczyny tej gleby, no wszystko, wszystko o tym, żeby wam to wszystko wspaniale wyszło. Nie wiem czemu, ale utarło się, że sadzimy i przesadzamy głównie wiosna. A wyobraźcie sobie teraz tak, ja jestem w kurtce, jest chłodno. Jest chłodno, przedwczoraj padało, dziś zapowiadany jest deszcz, nie ma jeszcze mrozu. Rośliny już nie przyrastają na grubość, gubią liście na zimę, tak one opadają. Tak, roślina nie wydaje już tu energii na budowę tych liści, na kwiaty, ale co robi? Roślinki głównie jesienią i wczesną wiosną wytwarzają nowe korzenie. I właśnie myślę sobie, że to jest najlepszy termin sadzenia, właśnie ten jesienny. Bo jest chłodno. Bo jest jeszcze na tyle ciepło, jest mokro, żeby ten system korzeniowy nam się rozwijał. Wsadzimy, podlejemy raz i praktycznie nasza praca się kończy. A wyobraźcie sobie teraz wiosnę. No tak, wodę na działkach otworzyli w kwietniu. No ja nie miałem czasu, bo po tej zimie to, tamto. No jeszcze ta trawa taka licha, no zimna, nie chce mi się wyjść na ogródek. No jadę dopiero koniec kwietnia, w maju. Sadzę tą roślinę z taką ładną bryłką korzeniową. I przychodzi już upał. No często bywa, że w kwietniu, w maju to już bardzo gorąco się robi. I wtedy taka bryła nawet największa. Ona na drugi dzień już ma sucho, bo co? Roślina dostaje liści, roślina dostaje nowych przyrostów i tej wody potrzebuje masę. Mówicie, że podlewacie boku, jest mokro, prawie błoto, ale wierzcie mi, bryła ma dalej sucho, roślina się męczy. Roślina nawet jak się przyjmuje, to ma bardzo małe przyrosty, a posadzona jesienią już ma 6 miesięcy, tych wilgotnych miesięcy, na to, żeby rozbudować system korzeniowy. I to wszystko ładnie rośnie. Do tego jesień to najlepsza pora na rozwój grzybów. Są tak zwane grzyby mikoryzowe, które możemy zastosować do sadzenia. I one też jesienią, właśnie zimą. Często bywa tak, że prawie całą zimę nie bywa tego silnego mrozu, albo tylko tam ze 2 tygodnie i roślinka cały czas i te grzyby mogą się rozwijać. Grzybnia na tych korzeniach rośnie bardzo obficie i tych szczępek jest tyle kilometrów, że nawet jak wiosną już ta roślina będzie miała suszej, to ta grzybnia pozwoli na to, żeby ściągnąć trochę tej wilgoci, nawet z rosy i dać przekazać tej roślinie. A posadzona co? Wiosną sucho, żaden grzybek, żadna mikoryza się nie rozwinie. Roślinka jest skazana tylko i wyłącznie na naszą opiekę. Zobaczcie te drzewka choinkowe, już przyczykowane w doniczkach, stoją tu już od miesiąca. Co? Już się korzenią. A takie wykopane natychmiast i wstawione do ciepłego mieszkania, no co, usychają. Ale jeżeli one postoją teraz cały wrzesień, cały październik, listopad i cały grudzień w tej donicy, to one już będą miały nowe korzenie. Takie drzewko możemy trzymać w mieszkaniu śmiało 2 tygodnie. Ono co najwyżej zacznie nam wypuszczać nowe przyrosty, ale nie będzie usychać. Bo ma ten korzeń obcięty, przecież go trzeba wykopać z gruntu i posadzić do tej donicy. Bo inaczej tego się zrobić nie da.
ale zaraz po świętach wsadzimy je do ogródka i ono dalej sobie rośnie. Te azalie mają bardzo gęsty, krótki system korzeniowy. Musimy je posadzić w takiej ziemi, która jest dopasowana do nich, czyli ziemia torfowa. Ten korzonek przez to, że cieniutki, bardzo gęsty, rozrasta się powoli na szerokości. I teraz wsadzimy go na jesieni, to on ma czas, 6 miesięcy, żeby się rozrosnąć, a wsadzimy go na wiosnę. On nie ma ani dnia na to rozrośnięcie. Ta bryła po 2 dniach jest tak sucha, że nawet przy dobrym podlewaniu już nie możemy jej namoczyć. Ona już nie przyjmuje wody, bo tak wyschła mocno. Wrzucić ją na wodę, wykopać, to też nie utonie, bo ta woda nie chce być przyjmowana przez ten suchy torf. Także sadzona jesienią pięknie to zrobi. Na przykład, słuchajcie, cisy, czmieliny, magnolie. Lepiej właśnie posadzić jesienią, bo jesteśmy pewni, że ta roślinka jest nieprzemarznięta. A teraz weźcie pod uwagę to, że w szkółkach, w punktach sprzedaży wszystkie te rośliny stoją całą zimę do wiosny w tych pojemnikach. Wy się boicie, żeby wam zmarzło, jak posadzicie jesienią. A co powiecie o tych roślinach, które zimują tu, w tych doniczkach? No przecież ten system korzeniowy może ulec uszkodzeniu. A takie rośliny właśnie jak magnolia, cis, na pewno, jeżeli on nie będzie schowany, czy ta magnolia, to jego system korzeniowy będzie zmiażdżony, zgniecony, będzie brązowy błoto. A teraz mamy piękny, biały system korzeniowy, który jak włożymy do ziemi, będzie chroniony przez następną glebę od tego mrozu i on na tyle nie zmarznie, żeby usychł. Natomiast jak go kupimy na wiosnę, a on stał w szkółce, to możemy być pewni na to, że jeżeli nam nie uschnie, to na pewno będzie przez pierwsze 2-3 lata rósł powoli, bo nie będzie miał systemu korzeniowego. Tak samo magnolia. Kupujecie z kwiatem na wiosnę, bo najlepiej wtedy się przypomina o magnolii, ale co, ona ma uszkodzony system korzeniowy. I kwiaty przekwitną. Te listki, z którymi kupiliście, te małe, takie pozostają do jesieni i magnolia już w danym sezonie nic nie urośnie. Także zachęcam was gorąco do tego, żeby sadzić jesienią, żeby te rośliny zabrać z tych szkółek, tak jak one już mają być w waszym ogrodzie, i wsadzić jej do tej ciepłej ziemi, bo dla roślin ta ziemia, która jest w ogródku, ona jest bardzo ciepła, bardzo miła i one by tam chętnie chciały się znaleźć, ale już jesienią, żeby tu nie marznąć na wietrze, na chłodzie. Jeżeli chodzi o przesadzanie, to podaję wam w tym poradniku, kalendarzu te rośliny, które muszą być przesadzane wiosną, te, które powinny być przesadzane latem, ale to tylko z uwagi na to, dlaczego one muszą być wtedy przesadzone, bo wtedy odbudowują system korzeniowy i nigdzie indziej. Ale jeżeli te rośliny są w doniczkach, to wszystkie, jakby nie patrzeć, wszystkie, nawet te wrażliwe, lepiej posadzić zimą, żeby one się pięknie do wiosny ukorzeniły i nawet je okryć, jeżeli są wrażliwe, okryć im tą bryłę, ale żeby korzeniły się przez całą zimę, bo wczesno, wiosną, na początku lata posadzone, po prostu cierpią suszę, cierpią upał i nie mogą swoim ograniczonym systemem korzeniowym dostosować się do warunków atmosferycznych. W szkółce przyjdzie podlewanie automatyczne, nawadnianie codziennie, na tych matach stoi woda, one se pobiorą, ale jak my je wsadzimy do ziemi, to one stoją jak sieroty, suche bryłki. Zachęcam do zakupu, ale jesienią i do sadzenia jesienią. Wsadziłam drzewko owocowe głębiej, to znaczy poniżej szczepienia lub równo z gruntem. Czy to bardzo zaszkodzi drzewkom jabłoń, wiśnia, orzech? No na różnych wysokościach są sadzone te drzewka i myślę, że odpowiedź na to także znajdzie się właśnie w tej odpowiedzi o sadzeniu. Zakupiłem oto taki towar. Tu mam jedno drzewko, tam leży drugie. Zaraz wam zademonstruję, co z tym należy zrobić, bo przyszedł ku temu czas najlepszy z możliwych i trzeba takie drzewka posadzić, żeby na przyszłość mieć jakieś owoce. Tu mamy dorodną morelę i teraz tak, zaczniemy od samego początku. To, co tu mamy u góry, to jest korona tej moreli. To, co mamy tu na dole, to są korzonki. Otóż tak, ta roślinka składa się właśnie z takich części. Korzeń, tu był pierwotnie ten korzeń główny tejże podkładki, która, jak można zauważyć, już była troszeczkę przez szkółkarza błędnie posadzona, bo te korzonki były zadarte
do góry, jakaś trudność w przyjęciu się na pewno wystąpiła. Do tego ja nie widziałem takiej rośliny, która by miała taką długą szyjkę korzeniową, czyli ta podkładka została wsadzona za głęboko, a że było mokro tego roku, to wypuściła nam tutaj nowy system korzeniowy, proponując nam niejakby nową szyjkę korzeniową. Tak, ten już jest złamany. I teraz tak, przystępując do sadzenia, musimy sprawdzić, czy tu nie ma żadnych narośli, guzów, martwych korzeni, części. Czyli wystarczy ładnie zadrapać. O, taki korzonek. Jak on jest taki bialutki, świeżutki albo lekko zielony, to znaczy, że drzewko nie było przesuszone. Pierwsza właśnie rzecz, którą musimy sprawdzić, kupując, to czy te drzewka są prawidłowo zadołowane, czy ta ziemia jest podlana, żeby to drzewko nie było gdzieś, żeby nie leżało gdzieś tam sobie i przesychało, zwłaszcza chodzi o te właśnie cieniutkie korzonki, które nam w pierwszym okresie dadzą roślinie żyć. Tu mamy jeszcze taki okorzonek, który nam będzie wypuszczał po wsadzeniu tej rośliny. To są korzenie tak zwane włosowate, cienkie. I one odżywiać będą tą roślinę w pierwszych dniach jej życia w nowym miejscu. To miejsce z tą piętką to jest właśnie miejsce szczepienia. Charakteryzuje się one zmianą koloru, barwy. Tu jest ten podział. I teraz od tej pory, jak kupiliśmy sobie morele, to ma być morela. Czyli wszystko to, co wypuści poniżej tego miejsca, a może się tak zdarzyć, to jest dziczka tak zwana. Wszystko to, co powyżej wypuści, to jest już prawdziwa nasza morela. I teraz tak, jak wiemy, że morela żyje, jest wilgotna, czyli dobrze była przechowywana. Ja już tu wcześniej przygotowałem dół, zajęło mi to prawie cały dzień z wyjazdami. I teraz tak, ten dół jest akurat taki odpowiedni, żeby tych korzeni nie naciskać, tylko żeby swobodnie posadzić. Ale tak, wykopałem taką ziemię, która jest dosyć twarda, zbita, a mogę ją sobie troszeczkę użyźnić. I teraz tak, wiele osób namawianych w punktach sprzedaży kupuje specjalne podłoża i w tak wykopany otwór sypie tylko te specjalne podłoża. Otóż, drodzy moi, jest to błąd, bo roślinka, jakiej samego dobrego nasypiemy w taki otwór, będzie ograniczała się do wypuszczania młodych korzeni tylko w granicach tego otworu. A my musimy ją zmusić, żeby jej korzonki za 2-3 lata sięgnęły gdzieś tam 5-6 metrów obok, żeby ona miała dostęp szeroki do tak fajną, żyzną ziemię kompostową. Posypujemy tą naszą ziemię, wykopaną z dołka, tak gdzieś około 1/3. Mieszamy to, może jeszcze troszeczkę, i dopiero tym zasypujemy nasze drzewko. Trzeba sprawdzić, czy korzenki są ładnie rozłożone, może troszeczkę tego luźnego na spód i możemy przystąpić do zasypywania tą mieszanką. O, można troszeczkę potrząsnąć to drzewko, żeby ta ziemia dostała się między korzonki. Powinno nam pozostać jakieś małe wgłębienie, ewentualnie jakby była susza, żeby to poddać. Przydeptujemy, nie depczemy na siłę, przyciskamy, tylko lekko ugniatamy, żeby ta ziemia była pulchna, żeby te młode korzonki mogły sobie tam wszędzie wędrować. Czy jest jeszcze sens sadzić korony cesarskie? Dzisiaj znalazłam cebulki szafirków, gdzieś się zawieruszyły. Czy można je jeszcze posadzić? Jak najszybciej, jak najszybciej. No znowu sadzenie. Widzisz? To chyba ten śnieg by było to sadzenie. Tak. Takie urocze. Co jeszcze cebulki? Jeszcze żywe. Choć zeschnięte. Już niektóre, na przykład korona cesarska już się rozłamuje na kawałki. Niektóre już bardzo przyschły, już są miękkie. Ale żeby one jeszcze nam w przyszłym roku zakwitły, trzeba je posadzić. I słuchajcie, nie patrzcie na termin, nie patrzcie na termin. Te cebulki trzeba posadzić. Przy takich temperaturach, jak mamy w tym roku, jest koniec grudnia, zaraz święta. Posadzę jeszcze je i one na pewno będą kwitły lepiej niż te cebulki posadzone wiosną, bo one już się ukorzenią. Tak. Dostałam sadzonki chryzantem wykopanych z gruntu z bryłką korzeniową. Czy jeszcze mogą ją posadzić na działce i czy nie zmarznie? Jeśli nie, to w jakich warunkach ją przechować i do kiedy? Posadzić i okryć. Jak to zrobić? No, przedstawiliśmy to na filmiku. Suche listki przed okryciem usuwamy.
bo będą pleśniały po prostu, tak żeby nam to wszystko nie zgniło. Przed przykryciem trzeba to obficie podlać. Ja już raz przed odcinkiem podlałem, ale teraz robię to drugi raz. Tak, to ma być dobrze wszystko podlane, bo może tu nie będziemy zaglądać miesiąc. I teraz tak, te doniczki, które mieliśmy, też podlewamy dobrze. To, co już było wsadzone wcześniej. No dobrze, i teraz tak, przykrywamy to tym inspekcikiem. Tutaj też tym inspekcikiem. Nie musi aż tam wszędzie super dolegać. Dobrze, jakby tam od czasu do czasu wpadło trochę powietrza. Nazbierałem tutaj liści i igełek z metasekwoi. Fajne, takie puszyste. I co teraz? Sypiemy po prostu na to okno. Obok okna. Wszędzie, około 10 cm. Dokładnie. Tu między tę paletę też trzeba wepchać. Bo korzonki te młode, białe, wrażliwe. Szybko marzną. Liście będziecie mieli wykorzystane. O. Otulamy to. Nie żałować. Zgrabi się to na wiosnę. Będzie kompost. Czyli teraz mamy takie temperaturki około 0 do minus 5. Tak? Jeszcze może do świąt się tak pojawić, że będzie 5 albo 15 stopni plus. Wtedy wystarczy tu odsłonić tą górę, żeby te sadzoneczki dostały jeszcze trochę światła. Tak przy okazji może zajrzeć, czy nic tam nie pleśnieje, nie jest za ciepło. Jak przyjdzie mróz, znowu poniżej 5 zacznie spadać mrozu, do 10 okrywamy jeszcze grubiej. Musimy to po prostu regulować, tak żeby tam mróz nie dotarł. Mówią, że w nocy będzie 15, mamy zapas, dosypujemy, tak? Będzie 5-10 stopni na plusie, odkrywamy, żeby dostały trochę światła i robimy przegląd lub podlewamy. Takie doniczki teraz, jak te. Tu zaraz obok nawet, tak? Blisko siebie. I tak samo przysypać tymi liśćmi. I tu ich nie trzeba tak często kontrolować. Patrzcie, są to roślinki liściaste, hortensje. One nie są aż takie wrażliwe, nie mają już teraz liści, czyli mnie zaszkodzą te liście, jakie przykryjemy. I mogą tak sobie siedzieć aż do wiosny, bo nie mają części zielonej. Możemy też te doniczki zadołować w ziemi. Calutkie, nawet centymetr, dwa wyżej. Zasypać je zupełnie ziemią. I okryć to cienką warstwą liści. Też przezimują. Też przezimują. Sadzonki zrobione, na przykład hortensji ogrodowej, całkiem niedawno, takie świeżutkie. Możecie wziąć na jakiś chłodny parapet, na klatkę schodową i tam dbać o nie jako normalne kwiatki. Też przezimują. Też przezimują. To samo róże, które się korzenią, które dostały pierwszych listków. Lepiej ich na dwór nie wyciągać, jak macie w ciepłym pomieszczeniu, bo po prostu te białe korzonki zmarzną. Przy jakiej temperaturze ujemnej nałożyć kapturki na hortensje ogrodowe? Myślę, że to będzie taki dobry wstęp do tego, jak ukrywać, czy w ogóle ukrywać roślinki na zimę, a jak już to jakie, nie? Tak, ale tak wspomnę, jeżeli ktoś nie miał dzisiaj okazji, to zachęcamy do otworzenia sobie dzisiaj opublikowanego filmiku na temat hortensji ogrodowej. Czy ukrywać, czy nie ukrywać, jak, kiedy, co z nimi robić. Pokażę Wam to na przykładzie tych, które Wam pokazywałem już wcześniej, jak one ładnie kwitły i na które można znaleźć zdjęcia. Otóż tak, mróz już był, zobaczcie. Śnieg już był, te kwiaty robią się brzydkie, no one były jakiś czas fajne, różowe, ładne, ale no teraz już robią się dosyć brzydkie. Przyjdzie śnieg, to jeszcze dodatkowo te pędy przewróci, po prostu jest pora. Oprócz tego, że ta hortensja została posadzona od północnej strony, pod budynkiem, który jest ogrzewany, co dodaje dodatkowe ciepło, to jeszcze to, że ta odmiana akurat jest odporna dosyć dobrze na mróz, to ona nam co roku tak ładnie kwitnie. I otóż obcinamy po prostu tuż pod kwiatostanem, ucinamy. O, tu może na większym, tutaj jest tu są pierwsze pąki, napędy, a my tuż pod kwiatostanem ucinamy każdego kwiatka. Widzicie, liście już obleciały, spadły sobie gdzieś tam w środek krzaczka i to znaczy, że już hortensja przygotowała się na zimę. Nie ma zamiaru
coś robić z pędami nowymi, czy z wypuszczaniem, czy jeszcze z pobudzeniem. O, i obcinamy tylko te kwiatostany. Tu w środku wiele gałązek nadaje się też na wycinkę, ale będziemy to robić dopiero wiosną, jak będzie widać, ile tych pędów przemazło, ile uschło, bo już były starsze. Zobaczcie, ja tam nie uważam, gdzie tnę. Po prostu chcę się pozbyć tych kwiatostanów. A głównie dlatego też, że śnieg, który będzie padał, a na pewno będzie padał, prosto wleci nam tu do środka krzewu i dodatkowo nam ociepli tą hortensję zimą, bo to jest fajna pierzynka. O, proszę, jak te pędy pod ciężarem tych kwiatostanów, one się przechylają. Tak, o, ten leżał wręcz na ziemi, jak uciąłem kwiatostan, to on wstał, tak? Tych liści nie musimy reszty obrywać. One już widać, że się nie trzymają. Zobaczcie, tu widać, jak ten pęd jest silny. Ile tu już zawiązał pąków kwiatowych. O, tutaj na pewno kwiatka nie będzie. Na tych małych pąkach, ale na tych grubych na pewno będzie. Tak samo tu. Zobaczcie, pod tym kwiatostanem dwa międzywęźla są z lichymi pączkami. Trzecie z bardzo dużym pąkiem. Tu prawdopodobnie będzie pęd kwiatowy, ale ucinamy wysoko. I teraz na pierwszą warstwę tego ocieplenia proponuję użyć kory. Taka kora drobno mielona. O proszę, dosyć stara. Tak, po prostu wysypujemy. Całą zawartość worka. I teraz musimy to pięknie tak pomóc, żeby to powpadało między te gałęzie. Delikatnie, żeby ich nie powyłamywać. I tu, żeby wszędzie powpadało, żeby tam nie było za dużo powietrza. Czy już zabezpieczyć hortensje ogrodowe, czy jeśli nie mam kory, czy mogę z grabionymi liśćmi? Można z grabionymi liśćmi, można śniegiem. Jak nie z kory, możemy użyć liści, możemy użyć torfu kwaśnego. I teraz tak, na tą drugą warstwę, ale to dopiero później, bo jeszcze jest za ciepło, możemy użyć liści. Ja proponował tu jeszcze trochę kory dosypać, tak żeby tej kory było ze 30 cm na pędach. O, to myślę, że już teraz będzie dobrze. I teraz to, jak przyjdą większe mrozki, można jeszcze dodatkowo okryć liśćmi. Wtedy to ciepło, które będzie zbierało nam się od dołu, od gleby, będzie zatrzymywało się na tej warstwie liści i na tej korze. Tu mam duży plac, gdzie muszę odśnieżać sobie i ten śnieg, który tu leży, rzucam po prostu na te hortensje. One przez to mają wilgotniej i też są okryte na zimę. Pędy idą do środka, tak, i te boki też trzeba pamiętać, żeby one były dosyć równo zasypane. I teraz już będziemy mieli jako taką gwarancję, że mimo, że ten pęd zmarznie, to z tych 30 cm, które są pod korą, na pewno wypuszczą jakieś nowe pędy, które jak wypuszczą nad ziemią, to będą miały kwiatostany. Na wiosnę niestety tą korę trzeba wybrać przy obcinaniu tych wszystkich suchych gałęzi, tak, jakie wszystkie będziemy usuwać na wiosnę. Nie teraz, bo teraz nie widać już praktycznie, gdzie one żyją, gdzie nie. Jak będziemy usuwać te pędy, będzie nam łatwiej tą korę wybrać i przenieść gdzieś na przykład pod iglaczki lub złożyć się na kubkę i wykorzystać ją jeszcze raz w przyszłym roku. Czy rododendron posadzony na wiosnę trzeba okrywać agrowłókniną? Niekoniecznie, niekoniecznie. Okrywać czy osłaniać rośliny? Co możemy dla nich zrobić? Czy widzieliście w naturze jakieś okryte drzewko? Drzewo, krzew, że wypuszcza coś na siebie i się okrywa. Okrywać może tylko śnieg. To jest dozwolone w naturze. I tak będzie ten śnieg leżał na tych liściach, jak i na tych, a nawet będzie leżał na tych fajnych, uschniętych koszyczkach hortensji. I to jest rzecz normalna. Jak będzie tu leżała włóknina? I tu będzie leżała włóknina.
A jak jeszcze będzie leżała folia, to słuchajcie, śnieg na te liście nie spadnie. Szron na tych liściach nie powstanie. Będzie pod tą folią, pod tą włókniną tu such. Wiecie, co się dzieje z rododendronami, jak przyjdzie przymrozek? Michalina, co się dzieje? Zwijają się. Zwijają się. Tak? Woda wycofuje się do pędów. Woda szybko paruje z tych liści. I liść w takim stanie półwodnym, czyli lekko jak gdyby zwiniętym, powoduje, że na niego pada mniej światła, tak? Z momentem, jak temperatura robi się dodatnia, liść szybko nabiera wilgoci z otoczenia, z deszczu, z szadzi, śniegu i szybko się odprostowuje. Dzisiaj mamy temperaturę powyżej zera i liście są wyprostowane. Gdy temperatura poniżej zera, te liście się zamykają. To nie znaczy, że już wyschły, tylko taka jest ich naturalna ochrona. Tak one się bronią przed tym. I tak jak my, o, nie, jest mi zimno, to ja się skulę, tak? Wszystko docisnę do siebie, tak, żeby tu nic nie wpadło, żaden mróz. Czyli tak, jak okryjemy tą część zieloną, to pozbawimy jej dostępu do wilgoci. Czy z powietrza, czy ze śniegu, czy z szadzi. Liście się zwiną i liście już się nie rozwiną, bo nie będą miały skąd uzupełnić. Jak będzie to trwało 2 czy 3 miesiące zimowe, tak często zdejmujemy taką osłonę i już jest po naszym krzewie czy drzewie. Słuchajcie, mamy takie fajne, dosyć obce drzewo, mahonia japońska. Zobaczcie, ono jest tak zadowolone z tej pory roku, mimo że jest zimozielne, mimo że mamy kalendarzową zimę. Ono będzie kwitło do marca, całą zimę, nawet jak tu będzie leżał śnieg. Ja nie będę się uśmiechał, ani nie będę tu długo przebywał. Człowiek wymyślił domy, człowiek wymyślił ogniska centralne, tak? Nawiewy i kominki, żeby siedzieć zimą w domu. Ta roślina nie miała wyjścia, przystosowała się do tego, żeby na tym dworze być. Możemy także dla niej zrobić parawan. Słuchajcie, taki wysoki, tu mamy południe, możemy dla niej zrobić parawan. Ja posadziłem swoje rośliny w lesie. Tu nie wieje, tylko słychać wiatr. Wiatr hula wysoko, ale jak macie na wolnym powietrzu, warto ustawić z dala od tej rośliny parawan z włókniny. Ale wierzch zostawiamy odkryty. Parawan musi być taki wysoki, żeby słońce, które nisko krąży zimą, żeby nie docierało do tych liści i nie wysuszało ich w takie słoneczne, bardzo mroźne, zimowe dni. Po prostu ma tu słońce nie docierać, ale ma docierać światło. Ma z wierzchu na tę roślinę siadać szać, ma padać deszcz, ma padać śnieg. Wtedy roślinka sobie bardzo dobrze poradzi. Jak widzicie, nic z tych krzewów nie jest zabezpieczone. Nawet z Michaliną kiedyś okryliśmy hortensję ogrodową korą. Efekt był odwrotny, bo ona szybciej zaczęła startować, bo jej było ciepło tą korą. Przyszedł koniec kwietnia przymrozek i zrobił nam niepotrzebną pracę. Także lepiej zrobić parawan. Parawany są w naszym sklepie. Jeżeli macie rośliny wrażliwe, przeważnie zimozielne, nawet niektórych iglaków to dotyczy, takich jak sośnica czy cyprysiki niektóre, można im ustawić parawan. Jeżeli to żywopłot, można z dala od krzewu postawić taką włókninę, żeby odsłaniała przed suszącym wiatrem i przed piekącym słońcem. Także jak już chcemy pomóc roślinom, to stawiamy parawan. Mam rododendron odmiany odpornej do minus 29 stopni, Libretto. Niestety w zimę pąki powyżej śniegu przemarzły. Czy parawan wystarczy? Parawan, tak wysoki parawan, żeby tam nie docierały promienie słoneczne. Takie parawany mamy też w naszym sklepie internetowym. Słuchajcie, mam kilka takich rododendronów, które mi chorują po zimie. Tak potocznie mówiąc, przymarzają. To nie jest tak do końca z tym przemarzaniem. Jak widać, teren odkryty. Na słońcu, na wietrze, tutaj wszystkie roślinki, które są wokół, te hortensje, te marcinki, dalie już zmarzły, tu po prostu będzie całkiem goło. Jak macie rododendronki, azalie,
coś wrażliwego, zimozielnego, laurowiśnie, na przykład w żywopłociku, możecie zrobić taki parawanik. Ten rododendronik, jak widać, tylko listki ma z tego lata. Wszystkie, które miał jesienią, one wiosną już były chore, czyli częściowo beschnięte. Zaraz wam pokażę. Teraz już zgubił te przyparzone liście z zimy. Tak zostały tylko listki na młodych przyrostach, które mają śliczne pąki. On mi prawie w ogóle nie kwitł. Także był słaby, jednym słowem. Liście po zimie są poparzone, na pół suche. I mimo, że on pięknie nam tak odrośnie latem, to wiosną te pąki są brązowe, te pąki są miękkie i nie kwitną. Liście trwają tylko do momentu, w którym wypuszczą nowe przyrosty i to one karmią roślinkę. Przez to roślinka jest goła, mało rozkrzewiona i po prostu jednym słowem licha. Przyczyną jest tak zwana susza mrozowa, susza fizjologiczna. To znaczy, słońce świeci w styczniu, w lutym, w marcu bardzo intensywnie. A jeszcze są mrozy, przymrozki, czyli powietrze suche, często wiatr. I takie liście na tym słońcu po prostu wysychają. Są odmiany, które to znoszą, ale są odmiany, zwłaszcza te o najpiękniejszych, największych kwiatach, czyli te, które operują największą ilością wody, że im te liście przysychają. Jak te liście im przyschną, to i pąk nie ma tej wody, bo ona uciekła, te soki, przez te liście. I pąk zasycha. Po prostu robi się brązowy, miękki. On nie zmarznie, żeby był błoto, tak jak tu, tylko on po prostu zaschnie w środku z braku wody. Słońce zimą jest nisko nad horyzontem. Często ratowałem takie rododendrony, które całe były owinięte, a to folią, a to włókniną, a to jeszcze tam czymś, szczelnie, całe opatulone kilkoma warstwami. I słuchajcie, fajnie wszystko, jak to jest zima, póki nie przyjdzie ciepło. Odkrywamy taki rododendron, czy inną roślinkę zimozielną i ona po prostu parzy się od nagłego dostępu światła. To tak, jakbyśmy wystawili swojego Benjamina Fikusa z mieszkania prosto na słoneczny taras. On się po prostu sparzy tym słońcem, tym dużą ilością światła. Nie trzeba okrywać rododendronów z wierzchu. Trzeba im postawić zasłonę, czyli zasłonę od wiatru, a przede wszystkim od słońca. Zimą to słoneczko musimy tak ustawić tym parawanem, żeby ono tu w samo południe prawie nie docierało. No może tam wpaść odrobinę. Ale te liście mają się nie nagrzewać. Ta ziemia tu w cieniu nie będzie tak szybko rozmarzała i zamarzała. Nie będzie też tak szybko wysychać. Rododendron ma wentylację od dołu i rododendron ma dostęp światła od góry, co go po prostu nie rozhartuje. No po prostu nie zabije mu chlorofilu w liście. On będzie cały czas asymilował w te dni, które są na plusie. Czyli będzie sobie normalnie żył, tylko po prostu będzie schowany od wiatra, od słońca, no i troszeczkę może od mrozu. Ale to jest najmniej ważne, bo jak te liście nie będą na wietrze, jak nie będą na słońcu, to nie będą wysychać. Czy różę wielkokwiatową posadzoną w październiku kopczykować, czy nie? Jeśli tak, to czy można liśćmi z drzew owocowych? Można i liśćmi z drzew owocowych, chociaż zawierają dużo parcha, dużo grzybków, ale myślę, że on zostanie strawiony. Najlepiej by było taką świeżą różę posadzoną okopczykować kompostem. I podsypię je obornikiem i zakopczykuję na zimę. Po to, żeby mi pięknie rosły przyszłego lata, musimy już zadbać o to. Różyczka młoda, dlatego będę ją jeszcze kopczykował. Te pędy, które miały nasionka, troszeczkę skrócę. Resztę pędów jest dobra. I teraz tak, z tej ziemi, która jest obok, usypujemy pod krzewem kopczyk około 20 cm. Tak śmiało. Nie musi to być kopiec, kościuszki, ale musi być kopczyk. Ta sama ziemia, której róża rośnie najlepiej. Ta obok, bo będziemy ją mogli fajnie sobie zagospodarować na wiosnę. Kiedy to zrobić? Jak różyczka
już gubi liście. Drzewko wchodzi w okres spoczynku. Często te liście są pół zimy. To zależy wszystko od pogody. I teraz tak, mamy taką okopczykowaną ruszę. Ona była wsadzona 5 cm głębiej od powierzchni gruntu, czyli już jest w małym stopniu zabezpieczona przed przemarznięciem. I jeszcze 20 cm kopczyka, czyli na pewno będziemy mieli pędy, nawet po najstroższej zimie, że 15 cm zdrowego pędu zostanie. Róża będzie miała z czego odbić. Do tego, żeby nie marnować czasu, po takim okopczykowaniu ja rozsypię jeszcze wokół róży trochę obornika. Może to być obornik koński, może to być obornik bydlęcy. I takie 3-4 garstki, nie na ten kopczyk, obok. Bo róża też ma korzenie gdzieś tam obok. I zostawiamy to w takim stanie na zimę. Gorzej jak ktoś ma kamyczki, może zrobić z tego gnojówkę, zamoczyć to na tydzień we wiaderku. Puści to swoje soki i takim sokiem może podlać. Jak okryć rozmaryn? Jak okryć rozmaryn? Parawan by był to najlepszy, no i oczywiście kopczyk, tak jak przy róży. Tak, różyczka świeżo posadzona. Nie mamy świeżego obornika. Mamy tylko obornik granulowany. Słuchajcie, i tu, żeby ten obornik przykryć, bo koniecznie on musi być przykryty na zimę, sypiemy przed kopczykowaniem pod różę i teraz dopiero usypujemy pod tą różę kopczyk. Też róża będzie zabezpieczona przed dużymi mrozami, przy okazji będzie pięknie wynawożona. Rozgarniemy ten kopczyk, tą ziemię z powrotem na wiosnę. Jak będziemy widzieć na róży pierwsze malutkie listki, obornik już się rozłoży i będzie dawał składniki pokarmowe. Czy ze wszystkimi różami tak robimy? Ze wszystkimi różami. Okrywowe też? Okrywowych nie trzeba. Nie trzeba róży parkowych. Nie trzeba róży pomarszczonych. Najwrażliwsze są róże wielkokwiatowe, za nimi niektóre wielokwiatowe. Innych róż nie trzeba. Pnące też są odporne. Można, jak młode, owinąć jakąś matą albo ustawić fajny parawan, który będzie chronił pędy przed słońcem i mroźnym wiatrem. I teraz tak, różyczka była szczepiona, jak widać, podwójnie okulizowana, tak, czyli ma oczko tu i tu, na dwie strony. Nieraz można spotkać, że są trzy oczka, czyli tylko z tych miejsc, jak tam na wiosnę wypuści, to jest odmiana szlachetna. Wszystko to, co wypuszcza na tym głównym badylu, to są dziczki, które należy usuwać. Tu piętka może być na wierzchu, nie trzeba tak głęboko sadzić, jak zwykłych róż krzaczastych, bo te jeździczka bardzo odporne na mroz. I co teraz? Mamy takie fajne gałązeczki, które w tą osłonę by nam się troszeczkę kiepsko mieściły. Także to dla pani Michaliny może. Ucinamy troszeczkę, tak z 1/3 z długości, te pędy, no i te wszystkie owocki, które tylko zabierają soki roślin. I teraz tak, zgromadziłem tu takie poduszeczki powietrzne, które jak się nam w dzień nagrzeją pod tą włókniną, to będą powodować, że równomiernie ta temperaturka powoli będzie spadała nocą aż do rana. Bufor ciepła, zapas ciepłego powietrza, żeby był w środku krzewu. Żeby zwiększyć ten bufor na gałązkach, jeszcze tu mam takie coś, taki odpad od, taki karton pocięty, nierówny. Też będzie dobrze nam magazynował powietrze. Włóknina biała, bo odbija promienie słoneczne, czyli żeby to się nie nagrzewało mocno w dzień. Ostatnia rzecz to po prostu sznureczki, żeby to wszystko związać, żeby nam nie poleciało z wiatru. I słuchajcie, teraz tak, że to miejsce tego szczepienia, to wyjście jest najważniejsze, to ja je owinę właśnie tymi pęcherzykami powietrza. To miejsce ma być szczególnie chronione. Tak, o. Tak, pięknie. Teraz Michalinka, złożyłem sobie taką włókninę na 4. Tu złapiesz jedną rączką, tak, a ja będę owijał o, tu drugą rączką. I teraz tak, owinąłem raz, zobaczcie. I teraz tu, żeby powstał taki bąbel powietrza, tak, położę co kawałek, troszeczkę tego materiału. O, i ta tekturka spowoduje nam to, że jeszcze między tą włókniną będą takie buforki powietrza, tak? I zaczniemy już to wszystko wiązać. Poniżej tych pęcherzy, tak, w postaci tej dekturki, o, żeby tam się magazynowało to ciepłe powietrze, które nam się nagrzeje
ciągu dnia. O to chodzi, że w tych przestrzeniach wolnych zgromadzi się więcej powietrza, tego ogrzanego, które od razu nie zmieni nam temperatury wraz z nadejściem nocy. I teraz co? Może jeszcze to zwiążemy z tym, tak, żeby nam się tu nie rozleciało, ale tu lżej, tylko po to, żeby utrzymać figurkę. O, pięknie. Tak owinięta różyczka. Kilka warstw włókniny złożone razem, pomarszczone, powstaje między tymi włókninami pęcherz powietrza. Tak jak w grzejniku. Gromadzi się tam ciepło. To ciepło będzie powoli oddawane przez całą noc do atmosfery i do rana nie będzie aż tak zimno, jakby było w ogóle bez okrycia. Do tego ta temperatura będzie się zmieniała powoli. Nie będzie się zmieniała gwałtownie, co też spowoduje, że ta różyczka zdrowiej nam wyjdzie w sezon następny. Ale tak w ogóle, to widzieliście, ja kupiłem różyczkę, która jest wielokwiatowa, która jest okrywowa na pniu. One regularnie przycinane też mają bardzo dużo kwiatków. Najwrażliwsze są odmiany wielkokwiatowe. Także jak już wybieramy, podejmujemy decyzję, że róża ma być na nóżce, to patrzymy w katalog roślin, czy ta róża jest w miarę odporna na mróz. Bo jeżeli ona jest bardzo wrażliwa, to po prostu musimy ją traktować jako jednosezonową. Ale jak wybierzemy różyczkę odporną na mróz i jeszcze ją zabezpieczymy, no to mamy różę przez kilka lat. Ocieplenie robimy dopiero w połowie listopada, jak taka różyczka już trochę przemarznie, czyli zupełnie zaśnie w letarg zimowy. Nie robimy tego za wcześnie, kiedy różyczka jeszcze rośnie. Ja to zrobiłem wcześniej, bo muszę wam złożyć ten film i pokazać za 2 tygodnie. Czyli w połowie listopada najprędzej ocieplamy. Jak jest ciepło, to możemy trzymać się z tym jeszcze dłużej, tak żeby te liście, te kwiaty już były żółte albo przymarznięte. Wtedy mam pewność, że ta róża już jest w śnie zimowym. To powodzenia, wszystkiego dobrego.